Siemanko, z tej strony El Diablo, zagramy dzisiaj w minigierko o nazwie Scribble. Dobra, ruszamy, play! Hey, I just heard you bought a new house in town, is it? Yeah. How did you know about it? Your friend told me, I can help you with packaging, arranging stuff if you like. No, it's okay. I can handle it. Thanks, though. Are you sure you don't need any help at all? No need. I don't want to cause you any trouble. Oh, okay, I guess. I gotta go, so see you later then. Bye. No dobra, gierka się rozpoczyna. Lądujemy w jakimś mieszkaniu. Więc tam mogliśmy rozkminić, co ci goście gadali dwaj. Tam gadali o pakowaniu się, drugi mu chciał pomóc. No i w zasadzie to tyle wiemy na temat tej gry. Wiemy jeszcze, że gościu chce założyć tutaj rodzinę. Taką obszerną, chce mieć pewnie dużo dzieci. No dobra, to tyle wiemy na temat tej gry. No to może rozejrzymy się po tym mieszkaniu. Tutaj jest, nie wiem co to za pokój, jakaś pralnia. Lecimy na górę. Pokój numer jeden. Bathroom. Kurna, nie za niski trochę na tą umywalkę? Dwa kible położone obok siebie, tak, żeby sobie ludzie mogli porozmawiać. Dobra, następne pomieszczenie. Kurna, za szybko się te drzwi tu zamykają. Szkoda, że nie ma jak w amnezji, że mogę sobie, no, że idę przed siebie i mogę sobie je tak otworzyć, nie muszę nic naciskać. Dobra, kolejny pokój. Co tutaj jest? Jakaś sypialnia. A co to? Co mi się tak ciemno robi? Did the power shut off by itself? What is happening? Find a flashlight. Dobra, musimy wziąć latarkę. Gościu chyba leżał w łóżku, więc musiał się teraz obudzić z jakiegoś powodu. Nie wiem jakiego. Która jest godzina? No już jest dość późno. Heard something. Sounds like scratching or writing. I wonder where it's coming from. I should check it out. Mamy rozkminić, skąd dochodzi jakiś dźwięk. Czyli musiały go jakieś dźwięki obudzić. No to pewnie już się tutaj coś zaczęło. Pewnie domek jest nawiedzony, jak znam życie. O kurna, jaki duży telewizor Philips. Tak jest. Dobra. Sounds like from here the door is locked. Key should be here somewhere. Maybe the basement. I should go there and also fix the power while I'm at it. Tak, zajebisty pomysł, stary. Coś cię budzi w nocy, jakieś dźwięki, to idź najlepiej do piwnicy. Dokładnie tak. Może w ogóle Midnightmana przywołajmy. O, w kuchni jeszcze nie byłem. O, mogę bułeczkę sobie wtrąbić. Mniam, mniam, mniam. Dobra, idziemy do tej piwnicy już. Chyba jest ostatni pokój. Oj tak, już wiem, na pewno mi to jakaś morda wyskoczy, nie ma szans, nie ma batta. Czy mi się zdaje, że coś tam stoi dziwnego? O kurno, wywalił mi się gościu, co? Trzeba było nie pić tyle, stary, przed spaniem. Co to jest? Co to, duch jakiegoś dziecka, czy co? Znikło. Czyli to chyba jednak był jakiś duch. Dobra, jesteśmy tutaj w tej piwnicy, dużo tu szafek jakiś.
Coś tu na czerwono zabłysło. Co to, notka jakaś? Dobra, jak chcecie sobie przeczytać, to sobie zastopujcie i przeczytajcie. O, jeszcze jedna. Dobra, idziemy dalej. O, proszę, za beczkami jeszcze coś tam jest. Fajnie, możemy tutaj rzeczy podnosić i nimi rzucać. Szkoda, że nie możemy tutaj teściowej podrzucić. Dobra, wziąłem notkę. Nie, bo naciskałem na nią i nie chciała mi się wyświetlić. No a dobra, grunt, że wziąłem. Proszę, kolejna notka, czytajcie sobie. Okej. Okay. No proszę, tutaj mamy jakiś klucz. Dobra. Kolejna notatka. Dobra. No kurde, znowu to dziecko tam stoi. O, jeszcze jedna notatka. This is a last note, continue searching K. Dobra, skoro to jest ostatnia, no to biorę się już za... Power's busted. Właśnie. Can't call the mender in the middle of the night. Figure I should wait until tomorrow. Continue searching. Kontynuuj poszukiwania. Czekajcie, może rzucę w tego dzieciaka pudłem. Dobra tam. O! Czerwony jakiś się zrobił. Chyba ma czerwonaczkę. No dobra, skoro mam klucz, to może już mogę tutaj wejść. Mogę? A co to? This door is blocked by wood. I should find tools that can break it. Probably in the basement. Znowu do tego. Do piwnicy, serio? Nie mogę na przykład na dwór wyjść. No Jezu, znowu mnie tam dzieciak będzie straszył. Teraz to on może, bo w ogóle może czerwony cały będzie. No Jezu, znowu się wywalił gość. No Jezu, no i co ja mam tutaj robić? Szukać czegoś znowu? Dobra, ten pokój lepiej przeszukam. No, jest. Znaleźliśmy coś. Proszę, mamy łom. Nikt nam teraz nie podskoczy, dokładnie tak. Lecimy pozbyć się tych desek, które na drzwiach są przymocowane. Zobaczymy, co za tymi drzwiami jest. Coś się tu dzieje. Boże, szale rzeźnia. Mami, please, let me out. I'm sorry. Wypuść mnie, proszę. Przepraszam. To już koniec? No dobra, no i to tak się zakończyło. No, w sumie gierka była bardzo krótka. Szkoda, bo tutaj mieli dość, no, taki fajny pomysł. Mogli zrobić dużo. Mogli zrobić prawdziwy nawiedzony dom. A tak naprawdę gierka w ogóle nie była straszna. Dwa razy mi się tylko jakiś duch dziecka pojawił i to tyle. Jedyne, co musiałem tutaj zrobić, to tylko sobie po domu pochodzić. No szkoda, bo mówię. Myślałem, że coś więcej tutaj zobaczę ciekawego. Dobra, to było Scribble. Dziękuję, komentował El Diablo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia.